A 10. Czy jest coś ciekawego na AliExpressie, na co warto zwrócić uwagę? Więc włączyliśmy AliExpress, wpisałem turbina wiatrowa, znaczy włączyliśmy ja i Bill Gates, który oczywiście na pewno obserwuje, co też ja tutaj kombinuję. No i po popularności otworzyło nam dużo różnych niezbyt fajnych rzeczy. I najpierw zrzucimy, bo tak, żebyście się nie dali nabrać. Pierwsza, najbardziej popularny produkt w tej chwili w kategorii turbina wiatrowa na AliExpressie. 1310 za turbinę, którą na innych ogłoszeniach możecie kupić za 900. Nie wiem, dlaczego tylu ludzi kupują akurat na tym, ale czasami z takimi rzeczami tak jest. Może była jakaś promocja, cholera wie. Jest to turbina 500 W z założonymi 8 łopatkami i na dodatek jeszcze z oszustwem. Bo nie wiem, czy tutaj zauważyliście taką chytrą rzecz, że ta turbina 1000 W rzekome ma łopatki 37 cm, czyli dużo gorsze niż łopatki w turbinach rzekomo mniejszych. O co chodzi? Im więcej jest łopatek, tym mniejsza jest prędkość obrotowa. Im mniejsza jest prędkość obrotowa, tym mniejsza moc turbiny. Więc, żeby móc w razie czego dyskutować na temat tego, że nie jestem oszustem, to niby jest to oszustwo, ja to napisałem, że to jest moc maksymalna i ona przy 20 metrach na sekundę, przy 70 na godzinę ma taką moc maksymalną, to jeżeli damy super krótkie łopatki, to elektrownia może mieć bardzo, bardzo wysoką moc, pod warunkiem, że postawimy ją w huraganie, tak? Dlatego, że elektrownia o dłuższych łopatkach będzie się samohamować, czyli ona nigdy powyżej 1000 obrotów nie wejdzie. Im dłuższa łopata, tym mniejsze obroty, tak po prostu. Ale więcej mocy przy tych wiatrach, na których nam zależy 7-8 metrów na sekundę. Mogę się pastwić, ale po prostu kto chce, to i tak to zrobi. Tutaj nie jest 1200, pamiętajmy, że 1200 to jest, nie wiadomo czemu w ogóle, tutaj jest ten rysunek, skoro jest tutaj proste i jasno napisane, że to jest wersja rzekome 1000 W, czyli dostaniesz łopatkę 37 cm i możesz się nią zakopać w piasku, walnąć w głowę, cokolwiek zechcesz. Tutaj jest jeszcze lepsze świństwo i... A, nie. Tutaj jest jeszcze lepsza elektrownia, bo jest to elektrownia, która ma aż 3000 W. Co dziwne, to jest ta sama elektrownia, którą ja sprzedawałem jako elektrownię 500 W. Ktoś musiał zrobić w niej jakieś juju, wudu i nie wiem co. A wysyłka z Hiszpanii. Jak widzicie, to jest dokładnie ta sama elektrownia, chyba nawet z plastikową obudową, czyli jeszcze 2,5 dolara, 3 dolary tańsza. A może to jest aluminiowa? Tak! Jest! No to przynajmniej kupujesz aluminiową. Ale już jest plastikowa, niestety, piasta. No super. No więc sprzedałem ci to jako 3000 W. Nie wiem, co to za A, bo oczywiście. Bo to jest tak, że to nie... Słuchaj, myśmy ci nie sprzedawali elektrowni 3000 W. 3000 W, mój drogi. To ma inwerter, który jest przy tej elektrowni. Ale to powinieneś doczytać małym druczkiem. Nie wolno pod żadnym pozorem podłączać tego wind controllera. On jest, to jest zło. O, evil. Naprawdę. Nie. Nigdy i wyłącznie nie. Czekaj, czy napisali nam... No właśnie, widzicie? Rated current. Nie ma. Nie ma, na jaki amperaż to w rzeczywistości jest sterownik. I jeżeli teraz próbujemy z tego wziąć 12 V, jest to sterownik 5 A, no to będziemy mieli na wyjściu 60 W. Dziękuję, to ja chyba z tego zrezygnuję, nie? No... Nie wiem, wczoraj poznałem dwie polskie firmy, które mogłyby się uczyć bezczelności od tych tutaj sprzedających na AliExpressie. I co ciekawe, ludzie to łykają jak looks great, nice quality. Not yet sprawdzałem, all in the parcel was. No i pewnie. I od razu dajemy 5 gwiazdek, bo nie sprawdziłem. I potem czyta to człowiek i mówi: wow, super, biorę, ktoś kupił. I przyszło. I tyle, bo co napisał Amerykanin? It has a really low start wind speed, and although there is not much wind on our roof, it seems to work very well. Tom calls it the little flashman. Przetłumaczę, bo startuje przy słabym wietrze. Wprawdzie nie mamy dość wiatru na dachu, ale wygląda, że pracuje fajnie. A nasz Tom nazywa to małym flashmanem. A, rany.
No po prostu nie wiem co powiedzieć, jeżeli chcesz wydać 1300 zł na elektrownię, którą kupisz za 515 za chwilę, twoja sprawa. Nie jest to dobry wydatek. No i proszę bardzo, jak było obiecane, tak jest. Według mnie to jest w porządku, o ile okaże się, o tutaj w porządku, o ile okaże się, że ta cholerna plastikowa obrotnica z tym kielichem, że są w porządku w środku pierścienie, tak? No bo tak jak rozmawialiśmy, te pierścienie są wgrzane na ten plastik. W związku z tym, jak to jest wyjęte jeszcze na gorąco, to potrafi być tak, że one są nierówno wgrzane. Mamy możliwość zamówienia tego z Hiszpanii z darmową dostawą i darmowym odesłaniem, więc robimy tak. Po prostu zamawiamy to i już. Co sprawdzamy? Prosimy kogoś, czy znajomego, czy rodzinę, żeby nam kręcił piastą bez założonych śmigieł, a my w tym czasie sprawdzamy, czy na trzech fazach, czyli jak kabelki nazwiemy ABC, między kabelkiem AB, między kabelkiem BC i między kabelkiem CA jest ta sama prędkość. Jeżeli jest to samo napięcie, na rozwarciu bez obciążenia, jeżeli jest to samo napięcie, to już jest good. Bierzemy za tą część, w którą wkłada się maszt, tak? Chwytamy za to i odsuwamy się, żeby nie dostać ogonem w twarz i robimy pyk w ogonie. Czy całość się będzie bez oporów luźno obracać, bo o co chodzi, jeżeli tam w środku są te trzy pierścienie i one są na przykład, jeden jest cofnięty, a tu będą szczotki, to będzie taka sytuacja, że szczotki będą się musiały schować, czyli będzie opór, czyli ona nie będzie ładnie chodzić za wiatrem. Jeżeli zauważamy, że jest opór, który zwłaszcza będzie się zmieniał w zależności od tego, w którym miejscu ten ogon jest, to odsyłamy, dlatego że my tego nie naprawimy, jak będziemy próbować naprawiać, stracimy gwarancję i no po prostu nie, to nie, trudno. Ale jest szansa, rok temu zrezygnowałem z tych obrotnic i to też jest aluminiowa obudowa, tylko czy to jest, tak, aluminium, bardzo fajnie. To według mnie to jest dobra cena, to 515 to brać i się nie zastanawiać, jeśli można to zwrócić, to po prostu tak robimy i tyle. Bardzo w porządku. Zaraz zobaczymy, ile ma przy trzech sztukach. 58 cm długość pojedynczej łopatki. Wierzyć, nie wierzyć. Byłoby fajnie, gdyby tak było, tak? Masz prawo zmierzyć i żądać, żeby tak było, więc... Sterownik oczywiście również próbujemy ominąć na początek. Jest do czego podłączyć, a potem będziemy kombinować, tak? Jedziemy dalej. To jest dobra cena, to jest dobra elektrownia, natomiast czy to jest na pewno elektrownia 1 kW, to nie zagwarantuję. W tej obudowie są elektrownie od 400 W do kW, więc co to jest tutaj, to nie wiemy. Czy to jest wersja 48 V? Jest też wersja 48 V, więc jeżeli jest to wersja... Niestety wersja 48 V będzie 70 zł droższa, 73, no trudno. Ale jeżeli kupować tą elektrownię, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest wersja 48 V. We wczorajszym filmie był EcoVolt, bodajże ktoś, kto sprzedaje tę elektrownię na Allegro. Można ją wziąć na Allegro, podłączyć do wiertarki, sprawdzić, jaką naprawdę ma moc, bo być może ktoś się zasugerował chińskimi filmikami, a może rzeczywiście kupił najtańszą i to ma tylko 400 W mocy i wtedy byłoby słabo, bo kosztuje jednak 1250, więc w tym momencie to byłaby lepsza oferta. Jedziemy dalej. 3000 W, to jak pamiętamy, to jest ta sama elektrownia, którą chcemy mieć za $250. No jak widać, teraz już łatwo zrozumieć, czemu jest ją ciężko w tej chwili zmusić producentów do pracy nad tym. Czekaj, dlaczego? Czy można to... Tak! Bez badziewskiego kontrolera kosztuje to 3743 i nawet może być w wersji napięciowej 96 V. No to już jest czy do ogrzewania, czy do czegoś. Jeżeli szukamy 2-kilowatowej elektrowni, to ja nie widziałem nic lepszego na rynku, po prostu, w tej chwili. To jest bardzo niezabijalna konstrukcja, no ale tak jak widać, niestety już w tym roku jest z nylonowymi śmigłami.
krótszymi nylonowymi śmigłami, więc nawet jeżeli uzyska te 2 kW, to te 2 kW, tak, oczywiście przy 11 metrach na sekundę 3 kW, no w ogóle cheese, bezczelność tego towarzystwa naprawdę, a ja tu przewijam, żeby pokazać szanownemu państwu, gdzie jest długość łopatek, ale jest taka szansa, że nie będzie, bo po co mieliby to pokazywać? To w każdym bądź razie one były, jak ja je sprzedawałem, to łopatki były po 1,15 m, to było 2,4 m. Teraz łopatki są albo po 95 mm, albo po 100 i... nie 106 cm, tylko 106 mm, jakoś tak. No i nie wiadomo, które z nich tutaj nawet założyli, więc wysyłka też jest z Polski, nie jest to problem, można brać i się cieszyć, tak? W razie czego zwrócić. Jeżeli by to było 2 kW i jeżeli... No mamy ciut lepsze wiatry, tak? Dlatego, że krótsze śmigła oznaczają, że no, na słabych wiatrach będzie gorzej. Tutaj chciałem pokazać, że no, nie tylko Polacy walą czasami takie babole, że... Natomiast potem człowiek słyszy, że tylu ludzi, tyle lot pracowało nad rozwojem. Nie, nikt nie pracował nad żadnym rozwojem, tylko po prostu zaczynaliście od Chińczyków. Tak? No ale w każdym razie to jest po prostu chamstwo niewypowiedziane. 28 tysięcy za coś, co nawet ozdobą nie jest najlepszą, więc... A na pewno się wywróci. Więc tak to wygląda w tej chwili z AliExpressem. Bardzo chciałem przestrzec, dlaczego ciągle wracam do tych dużych, drogich elektrowni. Dlatego, że gdybym sam na coś takiego się nabrał, to rzeczywiście potem walczyłbym z elektrowniami wiatrowymi, a to nie jest dobre podejście. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że może to ja coś źle zrobiłem. Absolutnie omijamy, to jest taka pseudoamerykanka wręcz, bo tutaj cała prądnica jest w kołpaku śmigła. Zupełnie i absolutnie nie chcemy tego dotykać, nie chcemy tego oglądać, nie chcemy tego mieć w ogóle nigdzie. Jeżeli coś wygląda źle, to na pewno jest złe. Nie dotykamy tego. A czemu to otworzyłem? Też coś pewnie chciałem pokazać. Tak, no, kolejną wersję tego wygląda na tańszą, prawda? Bo po to to jest, że raz się wystawi tą samą rzecz za 12 tysięcy, tak jak potem znajdziemy ją za 6-800, to wydaje nam się tanio. Nie jest ta elektrownia warta tych pieniędzy. Absolutnie jest to najniższy produkt z Zhejiangu. Tutaj widać właśnie, prądnica mieści się w kołpaku śmigła. Tutaj jest tylko obrotnica. Nie wolno tego dotykać. Ktokolwiek sobie kupi, to proszę potem nie dyskutować, że elektrownie wiatrowe są złe. To jest po prostu tylko i wyłącznie nasza wina, że nie przemyśleliśmy sprawy. No i tutaj to już żeśmy rozmawiali. 30 różnych opcjach. Niestety nawet nie wiadomo, bo że niby takie same śmigła dla obu wersji mocowych. Szczerze wątpię. Zobaczymy. I to tyle, czyli AliExpress nie wygląda przesadnie atrakcyjnie tego lata. Co robić? Co, szanowne państwo, na to? Te dwie elektrownie jakby załatwiają nam sprawę takich systemów off-gridowych, natomiast do on-gridu absolutnie nie ma nic. Mam nadzieję, że Weworowi skończy się chęć robienia cudów na europejskim rynku i wróci trochę rozsądku, ale może oni coś wiedzą. Może jest tak, że kupują wszystko ze wszystkich fabryk, bo za miesiąc przyjdzie lockdown i nikt nie będzie mógł produkować nic. I tym optymistycznym akcentem zapraszam elektrownia OnGrid, jeżeli ktoś jest zainteresowany zupełnie innym podmiotem.